Państwo o 15:00. Witam Państwa bardzo serdecznie na 55. sesji Rady Powiatu. Prosiłabym wszystkich o zajmowanie miejsca. Przystąpimy do rozpoczęcia naszej sesji. Witam bardzo serdecznie dyrektorów szkół, dyrektora PCPR-u, widzę panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy na Boska. Także również witam wszystkich radnych, koleżanki i kolegów oraz przedstawicieli pracowników Starostwa Powiatowego. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do głosowania, do naszego porządku, do naszej sesji, chciałabym prosić Państwa wszystkich o powstanie. Ma długoletni pracownik stacji sanepidu, pan dyrektor Bielacki. Uczcimy go dziękuję. Na lata 2014-2021. Podpunkt B.
zmiany budżetu powiatu na 2014 rok i podpunkt C w sprawie uchwalenia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej. Ta uchwała nie została dzisiaj wprowadzona. Punkt 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 12. Punkt. Wnioski i oświadczenia. 13. Sprawy różne. 14. Zakończenie obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad? Dziękuję. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem. Przechodzimy do kolejnego punktu. Do punktu 4. Zatwierdzenie protokołu z 49 i 50 sesji Rady Powiatu. Protokoły były udostępnione w formie elektronicznej. Czy do przedstawionych protokołów koleżanki i koledzy radni chcieliby wnieść poprawki? Nie widzę. W związku z tym po kolei przechodzimy do poprawki z protokołów. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z 49 sesji Rady Powiatu? Dziękuję. 19 głosami. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 19 radnych głosowało za przyjęciem. 17 radnych głosowało za przyjęciem. 16 radnych głosowało za przyjęciem. 1 radny wstrzymał się od głosu. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z 50 sesji Rady Powiatu? Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Kto jest przeciw? 16 radnych głosowało za przyjęciem protokołu. 1 radny się wstrzymał. Protokół został przyjęty. Przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnego punktu. Interpelacji i zapytania radnych, ale przed informacje Pana Starosty z działalności Zarządu Powiatowego w okresie międzysesyjnym, ale przedtem Pan Starosta. Chciałbym ten miły obowiązek spełnić. Proszę Państwa, Szanowna Wysoka Rada, bo bym prosił Panią Dyrektor Poradni, Panią Radną Janę Koleszaj, tutaj na jej ręce gratulacje samorządu, bo Pani, proszę Państwa, Pani Anna ukończyła z wyróżnieniem pierwsze edycje Pomorskiej Akademii Liderów Edukacji z 2020. Jej zadaniem będzie wspieranie tutaj lokalnych nauczycieli naszych, żeby tę edukację rozwijać. I życzę Pani wszystkiego dobrego z tej okazji i życzę dalszych sukcesów w tej pracy. Dziękuję bardzo. Zarządu w okresie międzysesyjnym, tak od 1 do 30 czerwca 2014 roku, Zarząd Powiatu Szybkiego odbył 5 posiedzeń, podczas których zajmował się następującymi sprawami. Tak w zakresie finansów i budżetu, Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok, a także zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Szybkiego w sprawie zmiany wieloletniego prognozy finansowego powiatu Szybkiego na lata 2014-2021, drugi projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok. W zakresie edukacji, kultury i zdrowia Zarząd podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Kołodziejach. Także Zarząd przyjął informację ze współpracy zagranicznego radzieckiego. W zakresie geodezji i kartografii Zarząd wyraził zgodę na wygaszenie z urzędu uchwałego Zarządu dla nieruchomości przeznaczonych w Ewidencji Gruntów i Budynków z działkami numer 199/1 i 208/1 położonych w obrębie Łuśnicy, gmina Sztum, oraz wyraził zgodę na podjęcie procedur związanych ze sprzedażą udziału. Cenę wywoławczą do sprzedaży powyższej nieruchomości Zarząd wyznaczył cenę na kwotę 83 169 zł. To jest kwota, która była określona w roku 2010. W zakresie ochrony środowiska Zarząd zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Szczecińskiego w sprawie uchwalenia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej. W zakresie organizacji i nadzoru
tutaj w drodze przetargu nieograniczonego na zadanie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, personelu w placówkach oświatowych, ubezpieczenia działalności cywilnej, nauczycieli w placówkach oświatowych. Zarząd wybrał ofertę firmy Interlist, Towarzystwo Ubezpieczeń SAS Gdańska oraz na zadanie pod nazwą modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Uśnicach. Zarząd wybrał ofertę firmy spółdzielnia produkcyjno-usługowa Głos Widzyna. W zakresie architektury i budownictwa zarząd wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych o kwotę 900 zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wiadukty nr 603 w związku z dokonaniem przyłączenia energetycznego. I w innym zakresie zarząd podjął uchwałę w sprawie przesunięcia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między poszczególnymi zadaniami przyjętymi do realizacji przez powiat w 2014 roku i także zarząd spotkał się z zarządem Szpitali Polskich SAS w Katowicach. Pozostałe informacje o pracy naszych wydziałów, jak zwykle są sesja, są Państwa dyspozycji tej informacji o pracy zarządu, a ja się tylko króciutko poinformuję o spotkaniach, które międzysesyjną odbyłem, jak 27 uczestniczyłem w Warszawie na spotkaniu z panem prezydentem Dąbrowskim. Te spotkania odbyły się w ramach Dnia Samorządowca. 29 maja odbyła się uroczysta inauguracja takiej gry, którą tutaj opracowała powiślańska organizacja, to jest opracowała powiślańska organizacja, to jest coś wspólnie z panem. Ale zapomniałem, przepraszam. To odkrycie to będzie już. To miało miejsce w Sztumie z cechu 30 maja, 12 odbyliśmy 12 powiatowy przegląd grup tanecznych w Mikołajkach Pomorskich. 31 maja odbyliśmy i powiatu szumskiego, i też była uroczysta sesja nasza poświęcona właśnie sprawom walki od powiatu spowiedniowa i taka podsumowująca. 2 czerwca spotkałem się z dyrektorem wojewódzkim w Gdańsku. To spotkanie miało miejsce w Widzynie. 3 czerwca, jak zwykle, odprawa z komendantami straży, komendant policji, komendant dyrektor zakładu karnego i powiatu inspektora nadzoru budowlanego, a także było to zgromadzenie wspólników spółki i podróży Kaszularskiej. 6 czerwca było się spotkanie z panem wicepremierem ministra gospodarki. 13 czerwca Estek w Sztubie był piękny koncert muzyki wiśniowskiej, powiat. 14 czerwca Trzeźwości pod hasłem Bądź z sobą, to gimnazjum naszego. 18 czerwca uczestniczyłem w spotkaniu z panią kuratą Elżbietą Wasilenko. Te spotkanie było w Siedmańsku. Konwent starostów 23 czerwca w Leśnie i 27 czerwca reprezentowałem powiat delegacji, która uczestniczyła w spotkaniu w Niemczech z mieszkańcami tej społeczności, która tworzy taką grupę sztuczną. To wszystko, co chciałem Państwu przekazać. Dziękuję. Dziękuję panu staroście. Przechodzimy do punktu 6. Interpelacji i zapytania radnych. Bardzo proszę. Ja mam taką prośbę do zarządu. Nikogo. Mam taką prośbę do zarządu. Prośbę, żeby poinformować wszystkich radnych o jutrzejszym spotkaniu, które ma mieć miejsce o godzinie 15 do 15.30 tu w starostwie ze związkami pielęgniarek. Dziękuję. Bardzo proszę. Chciałabym się dowiedzieć, czy nie należy dokonać nowej wyceny nieruchomości, która została wyznaczona do sprzedaży, ponieważ ta jest z 10 lutego 2010 roku. Następne pytanie to proszę o szczegóły ze spotkania z
przekazał nam taką informację, że odbył się przegląd domów dla dzieci. Czy stwierdzone usterki są poważne i czego dotyczyło spotkanie z kuratorem? Czy mówimy już takie ostateczne wyniki analizy klimatu w naszym powiecie? I prosiłbym o informację, jak na dzień dzisiejszy wygląda nabór do naszych szkół. Każdy proszę. Bardzo proszę o przypomnienie. Było obiecane na prawa drogi Lubuchowo na Jatki, tam do Państwa dotarło. Tu Pan Naczelnik właśnie, Pan nie wiem, na poprzedniej sesji, czyli w tej sesji wstecz, było mówione, że ta droga będzie tam naprawiona. Poinformowano mnie, że przy Jeziorze jedną wywrotkę uszywa i to na tym polegał cały remont, żeby się tej sprawie przyjrzeć. Mam jeszcze drugą sprawę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Czy to nie, proszę Państwa, jest w remoncie most? Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że jest to pewna inwestycja. Cały czas się zastanawiamy, czy przy nie wiem, proponowaniu objazdu wszystko zostało przeanalizowane bardzo dokładnie, ponieważ samochody ciężarowe zostały puszczone drogą na kursy. Pamiętacie Państwo, że była naprawiana ta droga jako z naszych środków, jako z Katynówki. Wtedy już było mówione, że to podłoże jest tam bardzo słabe, że tam to podłoże nie było utwardzane. Tam były problemy już na samym początku i teraz już doszło, proszę Państwa, do przewymijania się dwóch tirów, do uszkodzenia nawierzchni, do zerwania się poboczy. Jest to droga bardzo wąska. Oprócz tego akurat przejechała... Standardowa. Dobrze, standardowa droga. Tylko jeszcze mam ogromną prośbę. Zbliżają się wakacje, jedyne jezioro, gdzie oczywiście wszystkie dzieci, młodzież, no i ruch będzie bardzo, bardzo na pewno wzmożony pieszy ruch, ponieważ nie ma tam chodników, prawdopodobnie nie ma drogi, więc prośba chociażby, żeby dobrze wykosić pobocze i krzaki, które po prostu utrudniają strasznie widoczność. Tym bardziej ta droga jest bardzo kręta. Więc tu apel, aby temu się przyjrzeć, bo do nieszczęścia naprawdę no powinniśmy zadbać o to, żeby te wakacje były bezpieczne, żeby tam nie dochodziło do wypadków. No i droga z tego, tak powiedzieliśmy, żeby ona nie uległa zniszczeniu. To jest... jeszcze mam jedną sprawę, prośbę o informację z zarobowymi czynszami szpitali polskich, bo w maju na sesji tak informował nas, że są zaległe trzy czynsze i że trwają rozmowy. Jak to macie na dzień dzisiejszy? Czy zarobek fundusz socjalny został wypłacony pracownikom? Prośba, tak jak było ustalone na komisjach i na sesji, że jeżeli będą przychodziły jakiekolwiek materiały do szpitali polskich, te materiały będą przekazywane także dla komisji społecznych, czy o jakiekolwiek spotkania, jeżeli będą przychodziły, więc bardzo proszę o przekazanie takich informacji, tak? Czy pytań jeszcze w tym punkcie? Bardzo proszę. Ja się zwracam do pana ministerosty, żeby wystąpić z pismem do właściciela drogi wojewódzkiej po odcinku Górki Stajdar. Droga jest w makabrycznym stanie. W ogóle powiem coś ruchu, szczególnie jeśli chodzi o pobocze. Ludzie rozbijają sobie samochody o miski olejowe, pobocze są całkowicie załamane. Ja się zwracałem z tą sprawą do radnego Sarnowskiego, żeby miał tu postawić
w interpelacjach nie wiem, czyli nie, nie poinformował mnie, że postawił, ale jest to tak lekceważący stosunek właściciela drogi do użytkowników, jak i żadne można wprowadzić. Myślę, że więcej pytań, a jeszcze bardzo proszę Państwa. Prosiłbym o informację o wielkości działek, które są przeznaczone do sprzedaży. Wielkości działek, które są do sprzedaży. Czy ktoś jeszcze z Państwa pytania do Pana Starostowego Zarządu? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 7, do sprawozdania z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który przedstawi nam informacje za rok 2013 mówiące o ocenie stanu sanitarno-klinicznego powiatu śląskiego. Bardzo proszę. Panie Starosto, Panie i Panowie Radni. Mikrofon, bardzo proszę. Nie. Albo tak. Dzień dobry. Nazywam się Marzena Nędzi. Jestem przewodniczącym Marszałku Komisji Sanitarnej. No i tutaj stan sanitarno-kliniczny powiatu śląskiego za 2013 rok został przedstawiony na tym komisji 25 czerwca na Komisji do Spraw Społecznych i Bezrobocia Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia, a także w dniu dzisiejszym na Komisji Polityki Gospodarczej Urzędu Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Macie Państwo na przyszłe materiały dotyczące o ustawie powiatu śląskiego. Ja tutaj z tym zdaniem bym mogła tylko powiedzieć, że stan poprawia się. Poprawia się dzięki systematycznym i konsekwentnym kontrolom sanitarnym oraz dzięki zwiększonej świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązujących wymagań na podstawie przepisów sanitarnych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Malo sprawował nadzór nad warunkami higieny środowiska, to jest 117 zakładów, higieny pracy w zakładach pracy 111 zakładów, higieny procesów nauczania i wychowania 46 zakłady, higieny spoczynku i rekreacji 11 zakładów, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku 313 zakładów, higieniczno-sanitarny wiek powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, to są 53 zakłady. Łącznie przeprowadzono w 2013 roku 1137 kontroli sanitarnych. Nałożono 31 mandatów karnych na kwotę 4450 zł. Wydano 64 decyzje administracyjne w 2013 roku nakazujące usunięcie uchybień sanitarnych. Przyjęto i załatwiono 14 wniosków mieszkańców powiatu szumskiego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mazowszu podejmował również działania stanowiące przedsięwzięcia z zakresu edukacji i promocji zdrowia. Materiał był poprzednio przedstawiany na posiedzeniu Komisji dzisiaj budżetowej. Społecznej też. Koleżanki i koledzy mogli się z materiałem również zapoznać. Była w formie elektronicznej był materiał przesłany. Czy do przedstawionego materiału z działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego, czy my mamy jeszcze pytania radnych do Pani? Jeżeli nie, to dziękuję Pani bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Do punktu 8 dotyczącego przedłożenia informacji z realizacji budżetu Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie za rok 2013. Bardzo proszę. Mają prawo do 10 tygodni
przykład 15 lutego na dojemnej godzinę mobilizacji dziennej niewliczanej do czasu pracy oraz prawo do 21 dni zwolnienia z prawem wynagrodzenia na uczestnictwo w konkursie rehabilitacyjnym. W 2013 roku w kadrze w działalności usług rehabilitacyjnej nie było zmian zatrudnienia, natomiast wśród osób niepełnosprawnych w działalności profesjonalno-usługowej jedna osoba skierowana na otwarty rynek pracy, trzy osoby zostały wypowiedziane do obozu pracy ze względu na zgłoszenie pracy na zadań papierniczych. Jedna osoba, jedna osoba wydała odmowę w związku z wydaniem orzeczenia osoby niepełnosprawności. W chwili obecnej, jak już się też na roku, zatrudniliśmy tylko osoby na podstawie na dział prawniczy i dział eksploracji, gdyż tam ilość zleceń nie została i nie mamy problemu z zamówieniami. Do pracy pozyskujemy osoby zarówno z otwartego punktu pracy, jak i zwłaszcza literatury zajęciowe, współpracujemy z miejscowymi ośrodkami pomocy społecznej, ze specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, ze specjalnymi szkołami zawodowymi. Mamy też oczywiście z rzędami pracy. Nasze osoby niepełnosprawne mają prawo do jednej godziny rehabilitacji dziennie. Jest to tylko trzy rodzaje rehabilitacji. Rehabilitacja ruchowa, terapia zajęciowa i rehabilitacja społeczna. Jest też w zakładzie dokładnie zespół programów składający się z pięciu osób, jak mamy mówią do rehabilitacji, pielęgniarka, pracownik socjalny, fizjoterapeuta i terapeuta zajęciowy. I te osoby tworzą dla każdej osoby raz w roku indywidualny program rehabilitacji na podstawie którego osoba ta jest przygotowywana do podjęcia zatrudnienia na otwartej pracy. Raz do roku zespół programowy dokonuje oceny takich osiągnięć tej osoby niepełnosprawnej. Zakład aktywności zawodowej posiada zakład funduszy aktywności, który tworzy się ze środków uzyskanych przez zakład z tytułu przysługujących zwolnień podatkowych oraz z których uzyskanych są rozumie działalności gospodarczej. W 2013 roku taki wpływ na fundusz aktywności zawodowej wynosił 163 800 zł. Tutaj jest też przyczynione na to zostały wydatkowane. Też jest zakładnie funkcjonuje zakładnie funduszy świadczeń socjalnych, także tutaj też dokładnie przedstawione na to było wydatkowane zgromadzone środki. Zakład aktywności także prowadzi imprezy kulturalno-rozrywkowe, znaczy organizuje dla pracowników niepełnosprawnych. W 2013 roku nasi pracownicy uczestniczyli w kawalerce paranormalnej tutaj na Sztumie, dziecka dla dzieci pracujących w Holandii, firma też organizowana przez Stałą Powiatową oraz spotkanie biblijne, które odbywa na terenie zakładu. Też od 1 września tego roku zamierzamy otworzyć nowy dział, który będzie oprocentowy na terenie szkoły w Padlewiczkach. Na tym obecnym wszystkie zgodnie z planem, zaprezentowane trwają, też są już ogłoszone, już wyniki przetargów na zawód sprzętu ekonomicznego, na samochód do wprowadzenia tej żywności i też nie mogę na wyposażenie obiektów innych pomieszczeń. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Czy do złożonego sprawozdania informacji koleżanki, koledzy pana pytania? Dziękuję pani bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 9. Informacje z dokonanych inwestycji i remontów dróg w powiecie sztuckim za rok 2013 i pan naczelnik Maciej Wielki. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni Państwo, proszę przyjąć informacji z inwestycji i remontów w 2013 roku. Rok inwestycji i remontów projektowych w roku 2013 pomieści się następujące wydatki. Wykonaliśmy remont oraz kontrolę 757 km w powiecie sztuckim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej do Nowego Powiśla. Obejmowały remonty nawierzchni oraz odcinka kierunkowych na obszarze powiatu sztuckiego. Remont powiatowy w Wielkiemcach i Małowskiego w Wyśloniu. Kilometraż od 0 do 10 w tych odcinkach 510 metrów. Remont powiatowy 30 rezerw na 2 w całości Święta, na odcinku SPD Święta i
to jest odcinek kilometra 730. Na tym remontu powiatowy numer 31-33 nie jest dodatkowo, odcinek Myślice dodatkowo. Długość odcinka remontowego to 2 km 100 metrów. Remont powiatowy 31-28 metrów, żuław Pysztuńskie, Koko Pysztuńskie. Na odcinku Buchowo, Koko Pysztuńskie. Długość odcinka remontowego 400 metrów. Remont powiatowy numer 31-05 M. Obłoza Dłużona Wrocka, Pysztuńcz. Odcinek Pysztuńcz, Pysztuńcz. Długość remontowego odcinka 5 km. Remont powiatowy 31-47 M. Szczątkowy w Kolice na odcinku Postolny. Wygrany z Kolicka. Długość remontowego odcinka 2 km. 98 metrów. I remont powiatowy numer 31-16 M. Bardzo pieszącą maturę. Długość odcinka 718 metrów. Projekt finansowany jest porozumieniem pacjent z gminami. Przestępstwo przebiegające przez podziemie całkowita wartość inwestycji łącznie z kosztami z efektem nadzoru to 3 333 zł i 30 groszy. Wykonano plan sterową transportu w podstawie umowy uzupełniającej za łączną kwotę 189 tysięcy złotych, 420 złotych. Oraz na podstawie nowego przypadku umowy podpisanej 18 roku w kwocie 396 tysięcy 208 zł. Wykonano także na terenie miasta sztorm remonty i tutaj budowano masę chroniczną, zimną, zwaną sobie własną ilości 400 zł. Ponadto wykonaliśmy dokumentację techniczną odcinku tylko to, które zamontowano w 2014 roku przed obecnym i to jest odcinki, które będą obejmowały drogę numer 3114 w ulicy Słoneczna w Dzierżbanu. Było się mówić o odcinku to kilometr 520 metrów, drogę 3142 G, Cegłowicz ulicy Nikolaja Kutanowskiego, drogę 9-Szkolskiego, na długości 2 km. Program 3113 G, Polasz Kulturalny Komorski, odcinek Polaszki, wybrając Gminy Szczun. Łączne włącze długości kamienowego odcinku 2 km 514 metrów. Kolejna zera, to jest numer 3105 G, Łoza Szczun, odcinek Łoza, wybrając Gminy Szczun, długość kilometra 980 metrów. I w końcu drogę 3127 G, stary Wysłuchowa, odcinek o długości kilometra 925 metrów. Dokumentacja została wykonana za kwotę 37 884 zł. To jest kwota pułka. Ponadto budowę remonty utrzymaniowe, wymianę znaków, remonty przepustów i spodziewanie kanalizacji. Dziękuję bardzo. Proszę o dziękuję. Dziękuję panu naczelnikowi. Otwieram dyskusję. Materiał był omawiany na koniec budżetu. Słyszenie również. I widzę. Jest to dla budżetu. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy do pytań nie widzę. Przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnego. Panu naczelnikowi bardzo dziękuję za przedstawienie materiału. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punktu 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pińskiego. I pierwszą uchwała poprze panią skarbnik, żeby przedstawiła nam zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Pińskiego na lata 2014-2020. Wyjaśnienie do wieloletniej prognozy finansowej.
Chciałbym do tego uchwały pytania. Nie widzę. Proszę Państwa, w związku z tym przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu szkolskiego na lata 2014-2021? Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Kto był przeciw, kto nie widzę. Uchwała została przyjęta. Jest jednogłośnie. Przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnego punktu, do kolejnej uchwały. Również tu Pani Skarbnik poproszę, żeby nam przedstawiła zmiany budżetu powiatu na rok 2014. Bardzo proszę. Otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 uchwały.
wniosek, wpływy z innych podmiotów stanowiących dochody i wniosków samorządu terytorialnego na podstawie ustawy. Dochody to większe niż planowano opłaty na zajęcie bazy grunt. Trzecia zmiana, zwiększa się wydatki majątkowe od 35 tysięcy do 1854,03. Specjalne środki szkoły uchwalone przeznaczenie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowo-wzorowej celem wprowadzenia do budżetu nowego zadania inwestycyjnego programu budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem przy specjalnym środku szkoły uchwalone. Po czwarte, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21 tysięcy i przeznacza się na pokrycie nieplanowane w budżecie przekazu związane z parkowaniem i przechowywaniem samochodów przyjętych przez powiat decyzją sądu rejonowego. Dziękuję pani skarbnik za przedstawioną uchwałę. Czy do uchwały, którą omawiała pani skarbnik, mam pytania? Dziękuję. W takim razie, proszę państwa, przejdziemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014? Uchwała została przyjęta przez wszystkich radnych 17 głosami. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do trzeciej uchwały. Tutaj poproszę panią naczelnik Adrianę Dobrzyńską o przedstawienie uchwały w sprawie uchwalenia, zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej. Bardzo proszę. Przewodniczącą Komisji do Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia.
Rady Powiatu Szczecińskiego. Odbycie spotkania proponujemy w dniu 1 lipca o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Celem spotkania będzie przedstawienie Państwu w dalszym ciągu rosnącego niezadowolenia załogi naszego szpitala z prowadzenia działalności spółki Szpitala Polski Katowice. Jednocześnie informujemy o możliwości przybycia na to spotkanie przedstawicieli mediów i zaproszonych gości. I na takie pismo podpisałem do wnioskodawców, że wyrażam zgodę na odbycie tego spotkania. Jak Państwo słyszeli, to związki zawodowe gości zapraszają i gości. Proszę o spotkanie z zarządem i z Panem Przewodniczącą Komisji. Wycenianie protesty, odpowiedź na pytanie drugie. Wycenianie nieruchomości. Ta nieruchomość, która była przygotowana do sprzedaży w roku 2010, została wyceniona na kwotę, którą zapisałem tutaj w informacji sesyjnej. I pamiętacie Państwo, nie znalazł się nabywca, została z powrotem przekazana pod zarząd specjalnego ośrodka szkoły wychowawczego w Kuśnicach. W tym roku przypłynęło pismo zainteresowanej osoby z możliwością kupna do zarządu. Zarząd podjął starania, rozpoczął procedurę tak zwaną przetargową, żeby to nieruchomość można było sprzedać, bo uchwała Rady nadal obowiązuje z roku 2010, która upoważnia zarząd do sprzedaży tej nieruchomości. Jest to nieruchomość położona w Kuśnicach, składająca się z dwóch działek, 208-199 na 1, jak to czytałem informacji międzysesyjnych. Wydział GODS zlecił wycenę tej nieruchomości i aktualna cena tegoroczna to jest kwota 58 tysięcy i jeszcze kilka złotych. Więc z uwagi na to, że jest to cena niższa od tej z roku 2010, zarząd podjął na posiedzeniu decyzję taką, że proponuje, bo i tak na działkach te dwie działki będą sprzedane w wolnie przetargu nieograniczonego i taka cena wywoławcza będzie ta korzystniejsza dla zarządu, czy dla powiatu, no nie zarządu, dla powiatu, bo nie gospodarujemy nieruchomościami. Dlatego taka, a nie jedna cena. Ta tegoroczna jest niższa, powiem też o uprzednio, dlaczego niższa. W tamtym okresie były to dwie działki budowlane, dzisiaj jedna z tych działek w wyniku zmiany studiów jest działką rolną i dlatego jest niższa. Ale myślę, że my możemy cenę wywoławczą taką, jaką była wtedy, zobaczymy. Być może z uwagi na zainteresowanie możliwością kupna tej nieruchomości uda się nam ją sprzedać i sprzedać. Szczegóły ze spotkania z zarządem Szpitali Polskich. Więc tutaj spotkanie odbyło się na tej sali, gdyż zarząd Szpitala Polskiego z Katowic był. Rozmawialiśmy szczegóły, jak zawsze, nasza współpraca, gwarancje, które dzisiaj się kończą, ale już są nowe. Także to są te tematy, które zawsze poruszamy na tych spotkaniach. No i cały czas dbamy o to, jako zarząd, o to, żeby zarząd Szpitali Polskich realizował postanowienia umowy, którą zawarł z zarządem powiatu na prowadzenie tej jednostki szpitala. I przy tej okazji powiem Pani Radnej trzy czynsze. My jeszcze nie rozpatrzyli na dzień dzisiejszy, no to są trzy czynsze. Przegląd domu dla dzieci, to poproszę Pana naczelnika działu architektury, Pana Wojtka Kowalskiego. W dniu 3 czerwca odbył się przegląd domu dla dzieci szkolnych. Przegląd odbył się przy udziale prezesa Fundacji Konrada, jak również wykonawcy domów dla dzieci. Przegląd był przegląd gwarancyjny, w ramach umowy był dokonany już po raz ostatni.
już w wpływie, czy to właśnie, czy to opowiadało w ramach tych napraw, tych prac zawieszli no i zobowiązał się, że te prace wykona do połowy. Dziękuję bardzo. Pytanie następne. Czego dotyczyło spotkanie kuratorium? Pani kurator, jako organ merytoryczny, oceniający pracę dydaktyczną, interesowała się, jak przebiega współpraca z organami prowadzącego te wnioski powiatowe z dyrektorami szkół. Więc rozmawialiśmy o współpracy. I pani kurator interesowała się, jakie są spostrzeżenia ocena naszej współpracy, jakie są zagrożenia, jakie są możliwości.